Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku jakże mało popularnej serii na naszym kanale, czyli Top 10 samochodów. Napisała swego czasu do mnie kiedyś Wicka. Dobrze mówię? Wicka, 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 Wicka. Dlaczego dyskryminujemy lub pomijamy kobiety i rodziny? No nie do końca dyskryminujemy i nikogo na pewno nie dyskryminujemy, nie pomijamy, natomiast mi ciężko ustosunkować się do tego, jakie samochody są fajne dla kobiet. Ale może kiedyś z tego wybrnę. Wracając do tematu, fajnym, alternatywnym sposobem przedstawienia na pewno będzie top 10 samochodów do 15 tysięcy od 10 samochodów dla rodziny, czyli nie tylko van, ale też kombi i nie tylko wolne żółwie, ale i też szybsze samochody. Zatem gościem specjalnym dzisiaj będzie już przez niektórych znana dama za kółkiem i zaczynajmy. Cześć! Ci, którzy jeszcze mnie nie znają, mam na imię Tosia i prowadzę program Dama za kółkiem. Dzięki za zaproszenie, Michał. No jest rewanż po ostatnim. Jest. Mam nadzieję, że uda mi się dodać troszeczkę innego spojrzenia do Twojego może bardziej męskiego looku na samochody dla rodziny i stworzymy coś mniej oczywistego, coś ciekawego. Ale przede wszystkim przydatnego. Słuchajcie, lista, którą się kierujemy, to no jak zwykle, no, to musi być samochód w tym momencie praktyczny, bezpieczny. Jeżeli chodzi o atrakcje, no to też podamy silniki, w których warto by było, żeby to był też samochód szybki. A ja, tylko że jesteś gościem specjalnym, znaczy gościem specjalnym, to źle zabrzmiało. Nie, wybacz. Dobra, gość zaczyna pierwszy. Na początek chcę Wam przedstawić auto, które nie jest szalenie popularne na naszym rynku. Na pewno jest bardziej wypierane przez marki typu Audi lub BMW, a jednocześnie jest niezwykle komfortowym samochodem, bardzo niezawodnym, no i ci, którzy mnie oglądali, doskonale wiedzą, że dość bliskim mojemu sercu, czyli Volvo V70. Są to samochody z tak zwanej półki wyższej, a jednocześnie są dostępne w tym przedziale 10 do 15 tysięcy złotych w naprawdę fajnym stanie, w fantastycznym wyposażeniu z wszystkimi gadżetami, typu podgrzewane siedzenia, cup holdery. Niektóre wersje nawet miały wbudowany fotelik dla dzieci, o ile się nie mylę, w podłokietniku tylnej kanapy. I jest to przede wszystkim auto niezwykle bezpieczne, o czym miałam się okazję niestety kilkukrotnie przekonać. A co do gamy silnikowej? No, w tych samochodach możemy spotkać całkiem fajne i żwawe silniki. Przede wszystkim 2,5 turbo diesel, bardzo niezawodny, chociaż tu bym Wam go polecała najpóźniej do 2003 rocznika, ponieważ potem trochę zmieniły się wtryski i jeżeli doznają awarii, mogą być szalenie drogie w naprawie. Jeśli natomiast chodzi o silniki benzynowe, to proponowałabym Wam silniki od 2,0 do 2,5 w mocach 130-165 koni, natomiast będą to silniki zawsze pięciocylindrowe, trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza jeśli myślicie o gazowaniu. No i cóż tu więcej opowiadać, troszkę może droższe w serwisie, jeśli coś im się faktycznie stanie. Słuchaj, no dla mnie żadna nowość, że polecisz Volvo, natomiast warto byłoby wspomnieć o tym, że dla ludzi, którzy szukają emocji z jazdy, tatuś, który chciałby bardzo szybko jeździć, są wersje silników benzynowych uturbione, gdzie jest to wyższa grupa ryzyka. Owszem, w tym budżecie można by spróbować poszukać turbinki, ale to proszę pamiętać, że to dodatkowy element, który no, przysporzy nam kosztów, jeżeli się zepsuje, nie? Nie jest tak strasznie. Ja ten temat badałam osobiście, jakby nie patrzeć. No trzeba przewidzieć dodatkowe no, do 2000 zł nawet, ale wtedy możecie być przekonani, że macie świeżo wyserwisowaną turbinę i wszystko będzie ok. Ale oczywiście, no, jest to no kolejny podzespół. Słuchaj, przede wszystkim bagażnik jest potężny. Mhm. Jest potężny bagażnik, bo to samo z siebie wynika i ekskluzywne, i dobrze wyposażone. Dobra, słuchaj, ty poleciałaś Szwecją, to ja zrobię troszkę inaczej. Kombi jak kombi, ale wyobraźmy sobie, że no mamy troszkę większą rodzinę i tutaj wiele osób mnie skrytykowało. Michu, ty się za Amerykańce bierzesz. Oczywiście, że się biorę za Amerykańce i nawet z życia wzięte. Chrysler Voyager, produkowany między 2001 a 2007 rokiem. Niestety gama silnikowa spotykana na polskim rynku i tutaj trzeba sobie chwileczkę przystopować. To są silniki głównie wysokoprężne, czyli silniki o zapłonie samoczynnym, w oznaczeniach 2,5 CRD, 2,8 CRD. Odwieczna wojna. Co to jest 2,5 CRD i 2,8 CRD? No niestety GM zlecił produkcję tych silników do Włoszech, czyli są to tak zwane Venturi Motori. O ile w przypadku 2,5 CRD możemy spotkać bardzo złe opinie na temat ich żywotności, o tyle 2,8 to dalej jest Venturi Motori, natomiast troszkę mocniej upgrade'owane. Czy omijać te silniki? Nie wiem. Ja już jeżeli bym szukał, to tego 2,8 CRD. Co do wyposażenia wnętrza, wszystko. Te samochody robiły wszystko, łącznie z tym, że elektrycznie przesuwane drzwi, skóry, klima, automat.
bardzo niskoawaryjne, dlatego taksówkarze sobie je upodobali bardzo często. Nie jest ich dużo na rynku. Silników benzynowych na uwagę zasługują dwa motory. 3,3 litra V6 i 3,8 litra V6. Są to dosyć mocne jednostki, do 170 koni w górę, natomiast genialnie przyjmujące gaz. I teraz częściej się zapytacie, no mam, serwisuję co jakiś czas gdzieś tam u nas na wiosce, 2,5 CRD, chodzi o zawieszeniówkę, naprawdę amortyzatory, klocki tarcze, to wszystko mieści się w ramach rozsądku, skrzynie automatyczne tam nie poddają się, więc nie bałbym się tego, że to jest amerykańskie, bo części do tego się znajdą. Voyager Voyagerem, ale też warto wspomnieć, że jest większa wersja, Grand Voyager, dla kogoś, kto ma jeszcze większą rodzinę i potrzeby. Chociaż powiem szczerze, że mi amerykańskie samochody nie są specjalnie bliskie. Ja ci powiem tak, do momentu, kiedy nie miałem przygody z taksówką, nie zobaczyłem, że wiesz, jeden jeździ, drugi jeździ, rok, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No kurczę, coś się, wiesz, w tym temacie musi być. Naprawdę wygodne, komfortowe samochody, wiesz, tego ruda nie chrupie. Faktycznie jest tego mało, nie? Natomiast jeżeli już mówisz o Grandzie, no to już jest wersja Extreme wielkościowo, jest mało dostępny, ale już sam Voyager w sobie, wiecie, no macie tak naprawdę, albo ładujecie całą drużynę siedmioosobową na pokład, albo składacie tylne siedzenia i macie gigantyczne kombi. Mówię, dla kogoś z naprawdę dużą rodziną, sportową rodziną na przykład, tak, masą sprzętów do zabierania, jest to fajna opcja. Dobra, ty przygotowałaś jaki kraj? Następny? Rumunię. O, okej. Okay. No dobra, ale tak naprawdę Francja w rumuńskim opakowaniu. Nie zastanawiajmy się nad detalami, chodzi oczywiście o Dacia Logan w tym wypadku. Dacia moim zdaniem, słuchajcie, jest bardzo ciekawą propozycją, bez względu na to, która jest to konkretnie Dacia, ponieważ wydaje mi się, że są to w tej chwili jedyne auta, które tak naprawdę spełniają potrzeby rynku, a nie generują kolejną potrzebę rynku. Ja w żaden sposób oczywiście nie twierdzę, że są to jakieś wypasione samochody i właśnie w tym rzecz. Jest potrzeba nowych, świeżych samochodów w niewielkich cenach, które no oczywiście mają kiepskie plastiki w środku, to wykończenie no w porównaniu do Volvo w ogóle zostawia bardzo dużo do życzenia, ale jest to auto, które jest funkcjonalne, jeździ tanio, tanio się serwisuje, jest bardzo tanie w zakupie i paradoksalnie relatywnie traci bardzo mało na wartości z czasem. Jak popatrzycie sobie na kilkuletnie używane Dacie, to w stosunku do innych marek naprawdę bardzo mało tracą na swojej cenie. No i teraz, jeżeli chodzi o wersje silnikowe. Diesle jako takie teoretycznie są niepolecane, ale silnik 1.5 DCI podobno potrafi być bardzo wdzięczny w użytkowaniu, chociaż profilaktycznie czasami warto byłoby zajrzeć na spód silnika i wymienić panewki, ponieważ to one właśnie odpowiadają za tak zwaną kapryśność tego silnika i jego nie najlepszą opinię. Poza tym no w Dacia, no jak to jest dosyć budżetowy samochód, będziemy mieli nieduże silniki w pojemnościach benzynowych 1.2, 1.6, w mocach od 87 do 105 koni, żaden wypas, natomiast auta są lekkie i powinno im to w zupełności wystarczyć do tego, żeby dało się nimi fajnie, sprawnie funkcjonować. Dacia, powiadasz? Nie, broń Panią, że nie jestem przeciwnikiem. Warto wspomnieć niestety o nieocynkowanym nadwoziu, co powoduje biodegradowalność w stopniu znacznym. Wdzięczność, trwałość samochodu, jeżeli chodzi o podzespoły zawieszenia, bardzo duża, to już wiemy z praktyki warsztatowej. Co do silników benzynowych, jednostki 1.6 genialne pod gaz, o czym trzeba wspomnieć, że to bardzo redukuje koszta. Wyposażenie... Tak istotne, jeśli kierujemy się właśnie tym czynnikiem. Tak, no jest to auto, powiem tak, bezpłciowe, jest to taki osiołek. To jest nowe auto polskiego działkowca, które dla mnie zastąpiło Skodę Felicję, która swego czasu naprawdę była fajnym autem roboczym, więc naprawdę i do teraz wiele z nich dobrze zasuwa. Tak, to ma jeździć i wiecie, nie wyglądać, ale robi robotę. Oczywiście w zanadrzu też mam kombi, ale jeszcze nie teraz. Wspomnijmy sobie na przykład o zabiegu, jaki wystosował nasz genialny Volkswagen, czyli wziął płytę podwoziową od Volkswagena Golfa 5. generacji, nasadził na to budę, wziął słomkę, rurkę, nadmuchał, powstał nam Touran, produkowany między 2003 a 2015 rokiem. Na co warto zwrócić uwagę? Silniki benzynowe. Oczywiście standardowo, kto mnie zna, jedyna benzyna, która mi się tam podoba, to jest 1.6 MPI o mocy 102 koni. O właściwościach Turana na przykład na 7 osób, albo wyjmujemy tylne fotele i mamy gigantyczną przestrzeń załadunkową, chyba nie muszę wspominać. Samochód przestronny, tani w serwisowaniu, jak na waga. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, oczywiście standardowo tutaj wchodzi do gry 1.9 TDI 90 i 105, w których oczywiście czasami spotkać można było
niestety tak jak w przypadku Daci, serię wadliwych panewek, które po prostu lubiły się szybciej wycierać. Jeżeli chodzi o wyposażenia, tak naprawdę możemy dostać tam dużo więcej niż w normalnym samochodzie. Na pewno klimatyzacje, elektryczne szyby, właśnie jeżeli chodzi o wszystkie systemy ISOFIX i montowanie, wiecie, poddupków wysuwanych tam z tyłu na dzieciaków i tak dalej, no na pewno to auto zasługuje na miano samochodu rodzinnego. No rzeczywiście, jest to taki mały minivan Volkswagena. Tylko wiesz co, jest jeden z nich problem, to jest dalej Volkswagen, czyli jest w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o kupowanie, czyli po pierwsze w targecie handlarzy i w targecie ludzi, którzy mają ochotę oszukać, więc szczególnie... Świetnie rozpracowany, jak maskować wszystkie uszczerbki na zdrowiu, których dostał. Tak, tak, więc o ile leciałbym kupować Dacia Logan i nie brałbym 5 rzeczoznawców, o to lepszy Turanie, no niestety tych rzeczoznawców bym znał. Rozumiem, że masz jakąś kontrodpowiedź dla mnie? Mam. W tej grupie mam dla Was nieco większego, legendarnego minivana Volkswagena, czyli Volkswagen Charan. Jest to auto, które powstało jako trojaczki, przynajmniej tak mówią, razem z Fordem Galaxy i Seatem Alhambrą. Natomiast Volkswagen w tym wypadku cieszył się największą, powiedzmy, dobrą opinią. Produkowano go od 1995 roku aż do 2010 roku, kiedy to dopiero doczekał się kolejnej swojej wersji. Auto jest duże, ma ogromny bagażnik, możemy w nie wepchnąć 7 osób, czyli dzieciaki, dziadków albo bardzo dużo dzieciaków, całą masę gratów do bagażnika albo wyjąć sobie 2 fotele i napakować tam, nie wiem, kajaki, rowery, co Wam się tylko żywnie spodoba. Jeśli chodzi natomiast o jednostki napędowe, Charan funkcjonuje w silniku 1.9 TDI, legendarnym, niezawodnym, 110-konnym, bardzo polecanym. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, 1.8T, 150 koni, jest to silnik, który również możecie spróbować zagazować, żeby było taniej, ale też bym skupiła się trochę nad tym, tak jak Michu powiedział, że jest to nadal Volkswagen. Wiesz co, ja ci powiem, co do 1.9 TDI, jeżeli to była 110 na pompie, a to chyba, że była na pompie, to też jest to nie do zabicia, to jest następca poprawka lekka 1Z i tutaj nie przejmujcie się przebiegami 400 tysięcy, 500 tysięcy, no bo te samochody muszą jeździć tak, po tylu latach. Tak, u nas jest trochę choroba tych przebiegów, jeśli o to chodzi, a zauważmy chociażby, jak długo na rynku trzymało się to auto, bez żadnych większych zmian. I jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam, to to, że w Charanie, a swoją drogą Charan to po peresku król, w Charanie jest cała masa gadżetów przystosowanych właśnie do przewożenia dzieci, grup, rodzin, jakieś składane stoliki w fotelach, tak, dodatkowe schowki. To są rzeczy, które wiem, że w szczególności matkom bardzo, bardzo się podobają. A szalonym tatom ja powiem tyle. 1.8 turbo nie to, że można. Należy zagazować, bo to on daje radę, ale można go jeszcze poddmuchać pod te 200 koni, będziecie bardzo szybko rodzinę na wakacje przewozić. No, jakże mogłoby zabraknąć w zestawieniu Octavii. Octavii w wersji kombi produkowanej tak naprawdę przez kilkanaście lat, mówimy tutaj o rocznikach 96-2010. I teraz powiem tak, z życia wzięte, przestrzeń załadunkowa bagażnika po złożeniu foteli im pomieściłaby tak naprawdę uciętego w dachu Smarta. Genialny samochód z ogromnym bagażnikiem, nawet w wersjach nie kombi ten bagażnik również jest ogromny. Legendarność samochodu sama przerosła siebie, dlatego był produkowany również równolegle do Octavii drugiej generacji, ale mówimy tu o pierwszej, bo przy tych kwotach możemy powybrzydzać. I teraz tak, silniki benzynowe standardowo, kto mnie zna, 1.6, już powiedziane wcześniej MPI, ale możemy dołożyć sobie tutaj też bardzo mocne wytrzymałościowo i przebiegowo dwulitrowy silnik benzynowy, 115-konny. Często spotykamy pojęcie, że pił olej. Nie wiem, nie spotkałem się tak często. Spotkałem jeden pijący, 5 niepijących olej, więc z czegoś to wynika. Przecudowne, nie będę mówił dalej, 1.8 turbo 150-konne i silniki diesla 90-ki, które są tak naprawdę rozwinięciem 1Z-a i na nich bym się skupił. Oraz jeżeli ktoś ma naprawdę ochotę kupić sobie auto, które w ogóle się nie posuwa do przodu, ale przebiegi toczy niesamowite, czyli 1.9 SDI, czyli TDI bez turbo, genialne samochody. Przy tym budżecie możesz wybrzydzać z klimatyzacjami, bez klimatyzacji, elektryka, naprawdę wszystko, części, zawieszeniówka, naprawdę jest tania, eksploatacja, nie, fajne, naprawdę ja to auto bardzo polecam.
Na pewno Skoda jest świetną alternatywą dla na przykład jakiejś A4, Avanta. Zupełnie inne koszty eksploatacji, w sensie części i napraw funkcjonowania. Jedyny problem, który mam ze Skodami, to jest to, że no jednak obcinają im te moce w silnikach. No i jasne, bo przecież Skoda nie może być tańsza i lepsza od Audi i Vaga. No to jest oczywista znaczy, zawsze. Po to może są... być, tylko komuś się to nie opłaca. Nie, no tylko musi jechać na hamowni, na przykład wiesz, z 90 zrobić 120 koni, nie? Dokładnie. Co widać doskonale w wersjach RS, bo przecież postawcie sobie najnowsze oktawki RS z innymi i tak dalej Passatami, to zawsze musi mieć trochę konia mniej, mimo że ten sam motor, więc absolutnie nie. Przeskakujemy do jakiego kraju teraz? W tej chwili do Korei, czyli Hyundai Santa Fe. Wdzięcznie nazwany SUV-ik, niektórzy powiedzą już, że terenówka, występuje w wersjach 4x4, znaczy 4WD. Może się podobać ze względu na swój większy charakter, to jest bardzo modne. Tak jak rozmawialiśmy w moim odcinku, panie ostatnimi czasami bardzo cenią sobie te większe samochody, bo dają takie poczucie swobody i wielkości na drodze. Samochód wdzięczny, dość niezawodny, zarzuca mu się dużo drobnych usterek, jeśli chodzi o taką podstawową elektronikę, czyli jakieś podnoszenie szyb, czasami immobilizer, alarm, różne pierdoły związane z kabelkami. Natomiast nie powinno to tak do końca zrażać użytkownika, ponieważ auto jest szalenie niezawodne, ma bardzo mocne zawieszenie. Generalnie rzecz biorąc, może się sprawdzić jako takie auto troszeczkę do zadań specjalnych, jak chcemy się wybrać gdzieś trochę bardziej do lasu, na skraj plaży, na ile to legalne. Natomiast wracając do napędów, w Santa Fe spotkamy silniki wysokoprężne, czyli diesle w pojemności 2.0 w mocach od 112 do 125 koni, również w podobnym zakresie w tym napędzie na 4 koła. Znajdziemy też szeroką gamę silników benzynowych w pojemnościach 2.0, 2.4 i w wielu różnych wariantach, jeśli chodzi o moc w koniach mechanicznych. Na pewno są to silniki trochę większe niż w większości takich budżetowych samochodów, więc powiedzmy, że jest to auto, które może dać bardziej takie sportowe poczucie mamie jeżdżącej ze swoimi chłopakami na mecz piłki nożnej. No, z tą szeroką gamą silników to tak bym daleko nie brnął, znaczy mocowo oczywiście rozumiem. Rozpędziłam się z tym powiedzeniem. Bardziej chodzi o to, że z niewielkiej gamy pojemności jest dużo wariantów, jeśli chodzi o ich moc. Tak, natomiast ja powiem tak, no dla mnie Korea jako wschodząca gwiazda rynku motoryzacyjnego od dwóch dekad, poprawiająca na stałe swoje walory, jeżeli chodzi o wytrzymałość, wygląd i tak dalej. Fajny wybór, fajny. Ja teraz, no teraz ja kontrowersją pójdę. Renault Space czwartej generacji, rocznik 2002-2014. Lifting przeszedł w szóstym roku. Samochód, którego można pokochać, który można również znienawidzić. Mega kontrowersyjny van na polskim rynku, natomiast stylistycznie dla mnie Francuzi poszli bardzo wysoko, jeżeli chodzi o zewnętrzne walory, wewnętrzne walory. Schoweczków, po prostu, nie wiem, dla mnie mama z pięciorgiem córek pomieszczą się ze wszystkim w tym samochodzie. Należy uważać w tym momencie na opinie, które panują, że no całe te w ogóle Space'y się psują i są do niczego. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o jednostki benzynowe, dwulitrowa 136-konna jednostka, proszę bardzo, i to jeszcze z LPG. Natomiast należy powiedzieć, jeżeli chodzi o Space'a, o silniki, które były stosowane przed liftem i po lifcie. Czyli tak, zobaczcie, 1.9 DCI, w którym panewki wycierały się szybciej niż włosy na mojej głowie, a już w dwulitrowym tym silniku nie było tego problemu. Należy uważać na wszystkie silniki poza dwulitrowym dieslem, czyli skupić się na dwulitrowym dieslu i uważać na te wszystkie fałki. Fałka w ogóle, tam pękające kolektory w tym dieslowskim, ukręcające się turbosprężarki. Jeżeli chodzi o fałkę benzynową, również nie miała ona dobrej opinii, natomiast pewnym udogodnieniem dla kogoś, kto chciałby troszeczkę szybciej w benzynie, mogłaby być odmiana dwulitrowego tego silnika benzynowego w wersji turbo. Znam przypadki, gdzie bez problemu to lata Polska, Holandia i nic tam się nie dzieje. Oczywiście jest to samochód francuski, więc te turbosprężarki będą troszeczkę delikatniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o auto multirodzinne, multikulti, jest naprawdę odważnym, fajnym pomysłem. Polecam. Delikatniejsze turbosprężarki? No tak, słuchaj, no ja to może wytłumaczę. Na przykład mamy Wagowski 1.9 TDI, do którego, wiesz, oszczędzamy na oleju, wlewamy byle co, to będzie długo żyło. Natomiast jeżeli tu nie będziemy dbali o układ smarowania, wiesz, zaniedbywali na oleju, no tutaj turbosprężareczka się szybciutko nam potrafi ukręcić, jeżeli chodzi o jednostki benzynowe i diesla, w porównaniu na przykład do wspaniałej, nieśmiertelnej grupy WAG, ale jeżeli dobrze eksploatujesz, to też będzie długo żyła.
Nie, no jasne. No to skoro Espace jest kontrowersyjny, to myślę, że podobnie będzie z Xarą Picasso. Auto duże, takie ładne jajko na kołach. Może nie jest to wybór najbardziej sportowy i zadziorny, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić, ale tak samo jak Espace ma tą wspaniałą właściwość, że jest bardzo, bardzo pojemne, ma mnóstwo poutykanych różnych schoweczków, patenciki typu jakieś składane stoliki, trzemaki na kubki, inne bajery, które naprawdę są na wagę złota w momencie, w którym nasza rodzina jest naprawdę większa. Wiem, że matki sobie szalenie cenią wszystkie dodatkowe kieszenie, gdzie mogą poutykać mokre chusteczki, jakieś pierdalety, smoczki i zabawki. Jeśli natomiast chodzi o niezawodność tego samochodu, to cieszę się on wcale nie najgorszą opinią, w szczególności przy silnikach benzynowych 1,6 91 koni i 1,8 109 koni mechanicznych. Może nie jest to szaleniec, ale przynajmniej będzie jechał prosto do celu i miejmy nadzieję zawsze niezawodnie. Natomiast w przypadku silników wysokoprężnych 90-konny, mało wiem, dwulitrowy silnik diesla również ma nieskazitelną prawie że opinię i jeżeli jesteście fanami silników diesla, zdecydowanie można się pokusić na takie rozwiązanie w Xarze. No powiem Ci, Xara to też jest kontrowersyjny samochód, bo wiele osób też to po prostu musi się podobać, tak? Natomiast coś, co jest kontrowersyjne, pamiętajcie, wybijmy sobie stereotypy, że to nie znaczy, że to się będzie cały czas psuło. Zamykając listę, nie może zabraknąć Opla i jego flagowego vana, czyli Zafira. Natomiast powiedzmy sobie o tej produkowanej po 2005 roku. Dlaczego nie pierwsza, choć jest jej więcej? Powiem tak. Dwulitrowy diesel z jedynki wyparty na rzecz 1.9 diesla, który już naprawdę jest legendarny i wytrzymały. Również do gry wchodzi nam silnik 1.7 diesel, tak zwany Isuzu, osiołek roboczy. Również mamy jednostkę z oznaczeniem Z18 XER, czyli 1.8 140 koni, jak się nie mylę, jednostka benzynowa. Co do samego wad, zalet jako Zafira, no tak jak Astra, taki mały osiołek roboczy, który albo się podoba, albo się nie podoba, dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o wnętrze, o gustach się nie dyskutuje, jeżeli chodzi o sylwetkę, to też się nie dyskutuje. Dla mnie jest to auto poprawne, natomiast musi być tutaj, dlatego że jest wytrzymałe, przejeżdża bardzo dużo kilometrów, spełnia funkcję rodzinnego albo vana, albo jak poskładacie, wyrzucicie siedzenia, macie gigantyczne, mocno dopakowywalne kombi. Muszę wspomnieć, że miałam w rodzinie Zafirę, jedyneczkę, która dojechała prawie 500 000, zanim się rozpadła, choć w bardzo spektakularny sposób, bo dosłownie wybuch jej blok silnika. No ale 500 000. No ale jest to 500 000, oczywiście. I trzeba przyznać, słuchajcie, że to było auto, które przeżyło dwóch nastolatków uczących się jeździć i nie było traktowane w sposób grzeczny, stosowny do charakteru samego auta. Słuchajcie, trzeba zamknąć listę, ja powiem tak, bardzo nam się zrobiło międzynarodowo, francusko, europejskie, znaczy międzynarodowo, Stany Zjednoczone, Europa, Azja. Azja, no powiedziałbym ktoś, że Włoch zabrakło, no Włoch nie zabrakło, że zobaczcie, macie CRD w Voyagerze, który jest produkowany we Włoszech, więc macie takie małe poplątanie. Oczywiście czekam na Wasze propozycje, czekamy na Wasze propozycje, nie wiecie kim jest Tosia, zapraszam na jej kanał, jak to się spekulowało, że to jest Pani Miłosinkowa, ci co nie znają Pani Miłosinkowej, bardzo mi przykro, ale ostatnio już parę razy pokazywałem Panią Miłosinkową, więc... Powiem Wam, że przynajmniej bardziej pasuje wzrostem do tego tak. Tu znawcy. Tak, znawcy, który nie zna się, lecz wypowie się, tak więc bijajcie do Tosi, piszcie w komentarzach, jakie Wy uważacie fajne auta rodzinne w tych cenach, czy się kiedyś zobaczymy jeszcze w jakimś odcinku, no pewnie nie raz gdzieś tam przy okazji, bo Tosia też potrafi sobie pobrudzić ręce, czego ja nie potrafię ostatnio, tak więc subskrybujcie tutaj, komentujcie, żebro lajków dzisiaj nie ma, bo nie, i co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.